Dzień dobry Państwu. Obraz polskiego rolnictwa kreowany w mediach jest pozytywny. Z mediów dowiadujemy się, że eksport polskich produktów rolnych stale rośnie i pobija kolejne rekordy. Rośnie produktywność w rolnictwie, osiągamy coraz lepsze plony, polska żywność jest smaczna i ceniona za granicą. Nieraz zdarzało mi się czytać doniesienia mediów, że półki w zachodnich marketach, w szczególności niemieckich, aż uginają się od polskich produktów. Polska żywność zdobywa przebojem coraz to nowe rynki. Stale organizowane są nowe konferencje, na których kolejni urzędnicy przedstawiają obraz kwitnącego polskiego rolnictwa. Urzędnicy i politycy chwalą się swoimi dokonaniami i powstaje wśród nas obraz, że polskie rolnictwo ma się co najmniej dobrze i stale się rozwija. Zagraniczne media w Polsce podkreślają, że jest to zasługą przynależności Polski do Unii Europejskiej, a media rządowe twierdzą, że to sukcesy, te sukcesy rolnictwa zawdzięczamy aktualnie rządzącym politykom i mianowanym przez nich urzędnikom. I tylko nie wiedzieć dlaczego był taki buntowniczy Leper, któremu nic się nie podobało i ta jego samoobrona. Ale media szybko wyjaśniły, że Leper to gbur i głupek, więc nie ma się co nim przejmować. I nawet podobno miał przewidzenia z talibami w Klewkach. A samoobrona według mediów to zboczeńcy seksualni, którzy wykorzystują cnotliwe panienki. Powiesił się Leper, umarła samoobrona. Temat problemów w polskim rolnictwie medialnie umarł. Umarł. Ale ostatnio do naszej społecznej świadomości przebija się agrounia, a wraz z tą agrounią taki młody buntownik. Wszędzie go pełno, robi sporo hałasu. Agrounia i jej lider pokazują, że źle się dzieje w polskim rolnictwie. Część mediów stale przypomina o jego działalności, ale może tylko dlatego, że ta jego agrounia podważa wiarygodność obecnie rządzących. Polskie media są co do zasady interesowne i bez powodu nie promują ugrupowań politycznych. Chciałem sprawdzić, kto ma rację w tym sporze o polskie rolnictwo, więc sięgam po dane z roczników statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. Sięgam po oficjalne dane z roczników i zestawiam je ze sobą. Sporej części danych nie da się porównywać, bo zmieniają się sposoby pomiaru i formy prezentacji danych. Ale jest część danych, które publikowane są w formie niemal niezmienionej. I właśnie po te najbardziej miarodajne dane będę sięgał, żeby pokazać Państwu kondycję polskiego rolnictwa. Jak wyglądało to zacofane polskie rolnictwo za Gomułki i wczesnego Gierka, a jak wygląda dzisiejsze nowoczesne rolnictwo po ponad 20 latach naszego członkostwa w Unii Europejskiej? Odłóżmy na bok ten medialny bełkot i popatrzmy na liczby. Niech liczby pokazują prawdziwy obraz polskiego rolnictwa. Niech liczby bronią się same. Zresztą każdy z Państwa ma swój rozum, więc potrafi też na te liczby samodzielnie spojrzeć i ocenić. Za Gomułki i za wczesnego Gierka żyło się w Polsce trudno. Wszyscy cierpieli niedostatek. Nie było traktorów, ani nie było nawozów. Całą pracę w rolnictwie wykonywało się ręcznie. Ciężki był los chłopa na wsi. O kombajnach nikt nawet jeszcze wtedy nie słyszał. Rolę traktora pełnił koń i nieodłączna furmanka, a podstawowymi narzędziami pracy były kosa, pług, motyka, brony i cep. Żywności było mało, a do tego była droga. W 1976 roku z powodu podwyżek cen żywności doszło do strajków w Polsce. Szczególnie silne były w Radomiu i w warszawskim Ursusie i w Płocku. W najnowszej historii Polski nazywa się je strajkami czerwca 1976 roku. I w wielu świadectwach podkreśla się, że niska wydajność spowodowała drastyczne podwyżki cen żywności. Do tłumienia rozruchów włączono wojsko. Według danych oficjalnych na terenie 12 województw zastrajkowało 112 zakładów. W strajkach uczestniczyło ponad 80 tysięcy osób, w tym 20 800 osób w Radomiu i 14 200 osób w Ursusie.
Za komuny mieliśmy podobno toporne, zacofane rolnictwo. No i strajki, i niezadowolenie ludzi. No to spojrzmy na tamto zacofane i archaiczne komunistyczne rolnictwo i na dzisiejsze nowoczesne i wydane rolnictwo. I porównajmy dane. Porównajmy. Zbiory głównych ziemiopłodów. Kolorem czarnym zaznaczam ten okres Gomułki i potem na szaro wczesny Gierek. No wiadomo, jedno i drugie to szarobury socjalizm. A potem na czerwono okres przemian i wreszcie na zielono zaznaczam za każdym razem okres naszej przynależności do Unii Europejskiej. No czemu na zielono? No bo z mediów polskie rolnictwo kwitnie, a zieleń to kolor kwitnięcia. Zboża. Tak, i tu pierwsza, na razie mała niespodzianka. Między wczesnym Gierkiem a dniem dzisiejszym różnicy w zbiorach nie ma prawie żadnej. Wydajność z hektara wzrosła w tym czasie znacznie. Dokonał się także ogromny skok w mechanizacji prac, bo już nikt furmanką i kosą i pługiem nie wyjeżdża w pole. Ale polskie zbiory wcale przez to nie urosły. Popatrzmy na poszczególne asortymenty zbóż. No, a jednak. Pszenicy za wczesnego Gierka uprawialiśmy sporo mniej niż dzisiaj. Widać to, prawda? No ale jak już spojrzymy na żyto, to sytuacja jest dokładnie odwrotna. A nawet więcej. Spadek zbiorów żyta jest sporo większy niż wzrost pszenicy. No idźmy dalej do tych ziemiopłodów. Idźmy po ziemniaki. Tutaj to już zupełna katastrofa. Ziemniaków zbieramy obecnie około 7 razy mniej niż za wczesnego Gierka. No tak, ziemniaki to duży przegrany przemian ustrojowych. Kiedyś ziemniaki były daniem obowiązkowym, a dziś przestawiliśmy się na frytki. Ale czy aby spożycie przez nas ziemniaków zmalało aż 7-krotnie? Buraki cukrowe, wydajność i metody gospodarowania mogłyby spowodować kilkakrotny wzrost zbiorów buraków cukrowych. Spożycie cukru w skali światowej rośnie. A jednak produkujemy buraków cukrowych tyle samo, co za wczesnego Gierka. Czy w tym się przejawia jakiś rozwój? No raczej nie. Jak popatrzymy na wydajności z hektara w tamtym czasie, to tak zwana ściana wschodnia miała plony zdecydowanie mniejsze od tak zwanych ziem odzyskanych, zachodnich. No to widać tutaj na tym załączonej mapce. Zresztą współcześnie podobne występuje zjawisko. Ta ściana wschodnia ma zdecydowanie mniejsze plony. A tu już zboża wraz z mieszankami. Wzrost zbiorów widoczny, choć między rokiem 1974 a 2018 to tylko około 10%. 10% wzrostu przez okres 44 lat. No, szału nie ma. Za to zbiory roślin oleistych wzrosły aż 5-krotnie. Ziemniaków zbieramy 7 razy mniej, a roślin oleistych 5 razy więcej. Widać jak na dłoni, jaki postęp dokonał się na naszych stołach. Mówimy dużo o zdrowym odżywianiu, a praktykę żywieniową najlepiej widać po wielkości naszych zbiorów. Tytoń. Tytoniu zbieramy zdecydowanie mniej. Statystycznie 2,5 razy mniej niż za wczesnego Gierka. Mniej palimy, więc to poniekąd zrozumiałe, że mniej tytoniu się uprawia. Nawet za komułki te zbiory tytoniu były zdecydowanie wyższe niż obecnie. Tak, tytoń może jeszcze jestem w stanie zrozumieć, chociaż nie do końca, bo 1/4 czy 1/5 naszego eksportu produktów rolnych to są właśnie papierosy. Skąd jest tytoń na papierosy? Ale wrócimy do tego. No, tytoniu palimy mniej, może jestem w stanie to jakoś sobie wytłumaczyć, ale już zbiorów chmielu nie rozumiem. Chmielu zbieramy obecnie tyle samo, co za wczesnego Gierka. Spożycie piwa jest obecnie w Polsce nieporównanie większe niż za Gierka, bo za Gierka piwa właściwie nie było. Na piwo trzeba było polować, a później to już w ogóle piwo było tylko w sprzedaży wiązanej. Mogłem kupić piwo, jeśli zakupiłem do niego no, pół kilo żółtego sera na przykład. A dzisiaj piwo mamy wszędzie i pijemy na potęgę. Ale chmielu zbieramy tyle samo, co za wczesnego Gierka. W żaden racjonalny sposób wytłumaczyć się tego nie da. Nie da się wytłumaczyć. A może da się wytłumaczyć? Polskie piwa?
Lech, Tyskie, Żubr, Żywiec, Warka, Tatra, Królewskie, Okocim, Harnaś, Kasztelan i jeszcze parę innych należą do zagranicznych koncernów. A te koncerny niekoniecznie muszą zaopatrywać się u polskich producentów, prawda? Dziwi jednak, że z jednej strony mamy ogromny wzrost spożycia piwa w stosunku do wczesnego Gierka, a zbioru chmielu pozostają na podobnym poziomie. Warzywa gruntowe. No, Państwo sami widzicie, od czasów wczesnego Gierka po dzień dzisiejszy zbiory są na podobnym poziomie. Podobno zmieniają się nasze preferencje żywieniowe. Podobno jemy więcej warzyw. A po wielkości zbiorów wcale tego nie widać. No to przypatrzmy się tym warzywom bardziej dokładnie. Kapusta. Zbiory kapusty są o 1/3 mniejsze niż za Gierka. A zagomułki były najwyższe. A potem już widać, jak stopniowo maleją. Przez ostatnią dekadę trzymają się na podobnym niskim poziomie. A cebula odwrotnie. Zbiory cebuli o 2/3 wzrosły. No, cebula jest bardziej pracochłonna od kapusty, jeżeli chodzi o zbieranie. A tu już marchewka. I także widoczne wzrosty. Wzrosty o 50%, nawet do 2/3. I przez ostatnią dekadę utrzymują się na podobnym poziomie. Buraki? No, w burakach z kolei widzimy spadek zbiorów. Może nie jest to spadek porażający, ale już wyraźny. Za to przy ogórkach ten spadek już wynosi prawie połowę zbiorów. Tak, przy ogórkach znaczny spadek w stosunku do, uwaga, wczesnego Gierka, kiedy nie było żywności. Za ogórkami idą pomidory i znowu znaczny spadek zbiorów. Niby mamy w rolnictwie postęp i zbiory powinny z roku na rok być wyższe, a tu okazuje się, że najlepszy okres był w tym czasie wczesnego Gierka. I od tamtego czasu wiele zbiorów jest niższych. Przynajmniej tak jest w warzywach. A owoce? Na pierwszy rzut oka mamy duży wzrost zbiorów owoców. Można powiedzieć imponujący, nawet 5-krotny. No to przypatrzmy się, jak to wygląda w szczegółach. Patrzmy na jabłka i już jest wszystko jasne. Wygląda na to, że ten wzrost zbiorów owoców realizowany jest głównie w jabłkach. Wzrost zbiorów jabłek aż 6-krotny. No ale czy tylko zbiory jabłek tak wzrosły, a inne owoce? Gruszki. Ha, zbiory gruszek spadły. Najwyższe były w okresie gomułki. Wczesny Gierek jeszcze trzymał trochę poziom, ale potem to już było tylko gorzej i gorzej. Śliwki? No też spadek zbiorów. Podobnie jak w przypadku gruszek. Przyglądamy tak pozycja za pozycją, ale bardzo często mamy sytuację, że za wczesnego Gierka zbiory były wyższe niż obecnie. Niby w ciągu tego niemal pół wieku w rolnictwie dokonał się duży postęp. Niby nasze rolnictwo jest w telewizorniach chwalone i słyszymy o kolejnych wzrostach i rolniczych rekordach. Ale kiedy sięgamy po twarde dane, to okazuje się, że rekordowe zbiory to my owszem mieliśmy, ale w okresie wczesnego Gierka. Jednak zdarzają się czas od czasu chwalebne wyjątki. Były jabłka, a teraz mamy wiśnie. Zbiory wiśni są zdecydowanie większe niż za wczesnego Gierka. I mamy więcej czereśni. Wiśnie i czereśnie nie robią może jakiegoś wielkiego wolumenu, ale wzrost jest widoczny. Jakby nie było, są to zbiory pracochłonne. Owoce jagodowe. No, przy owocach jagodowych generalnie widoczny wzrost. I to prawie 2-krotny na całym asortymencie. No to przypatrzmy się szczegółom. Po pierwsze, truskawki. No i przy truskawkach ten wzrost jest w zasadzie symboliczny. Zaskakujące jest to, że dzisiejsze owoce i warzywa, te, które mamy w sklepach, naładowane są chemią do granic możliwości. Pięknie wyglądają, ale smaku dawnych warzyw i owoców jest w nich już niewiele. Są zdecydowanie większe i bardziej trwałe i dają kilka razy większe plony, ale tych wzrostów zbiorów często nie widać. Kto pamięta truskawki za PRL-u i dzisiejsze, to wie, że są to dwa różne światy. Kto pamięta jabłka za PRL-u, na przykład kosztele, to wie, że te dzisiejsze niewiele mają wspólnego z tamtymi jabłkami, niewiele je przypominają w smaku. Maliny.
Znowuż, znaczny wzrost zbiorów. Owoce jagodowe to taka rolnicza nisza, która wymaga pracy rąk, tanich rąk. Póki co nie udało się tej pracy zmechanizować. Jesteśmy znaczącym producentem i to nasze rolnictwo owoców jagodowych odnosi sukcesy, bo cena tych owoców zależna jest wprost od wynagrodzeń dla pracujących przy zbiorach. Tak długo, jak długo mamy tanich robotników rolnych, często zza wschodniej granicy, tak długo będziemy odnosić sukcesy w tej niszowej branży owoców jagodowych. Ale kiedyś te ręce do pracy przestaną być takie tanie. No i wtedy może być klapa. Cena za 1 kg zebranych malin. Patrzę na dane, 1,5 złotego. Cena oscyluje wokół 1,5 złotego, a czasami złoty 30. Przeżyć się za to w żaden sposób nie da, jak się chce zarabiać na zbiorach. To jest praca sezonowa i dodatkowa. Młodzi do takiej pracy nie pójdą. Ceny malin w skupie są też bardzo zmienne. Bywają lata, kiedy plantatorzy coś zarobią, ale bywa i tak, że trzeba zebrać, żeby na krzakach nie zostało i żeby nie wtopić. Plantatorzy nie mają wpływu na ceny skupu. Plantatorzy nie są zorganizowani. W Polsce nie są zorganizowani. Każdy z plantatorów walczy z osobna, żeby przetrwać. Cały ten interes z owocami jagodowymi pisany jest patykiem na wodzie. Dziś jest, a jutro może zniknąć. Polecam to uwadze, bo te wielkości zbiorów zależne są od kaprysu skupujących koncernów. Pożyczki? Podobnie jak maliny. Zbiory urosły, bo wymagają dużej, taniej robocizny. Tak długo, jak udaje się ją znaleźć, to nasze plantacje pozostają konkurencyjne. Agrest? No, ha, i tu widać, zbiory agrestu spadły. Za wczesnego gierka zbieraliśmy sporo więcej agrestu. Może dzieje się tak dlatego, że do zbioru agrestu wykorzystywane są kombajny. Przy okazji owoców jagodowych warto zastanowić się, od czego zależne są wielkości naszych zbiorów. Czy mamy jakieś trwałe rozwiązania, które zagwarantują nam w przyszłości rozwój tego niszowego rolnictwa? Czy też z dnia na dzień może zostać przez koncerny ta produkcja owoców jagodowych przeniesiona na przykład na Ukrainę i zniknie ta nasza potęga owoców jagodowych? No ale wróćmy do tego grubego rolnictwa, do prawdziwego rolnictwa, hodowla bydła. W hodowli bydła to ta nasza potęga należy już do przeszłości. Wszystko co dobre to już było. Dobrze było za gierka, a dzisiaj? Popatrzcie Państwo, jak dramatycznie spadła hodowla. Hodowla bydła jest w znacznym stopniu zmechanizowana i nie wymaga dużego nakładu pracy. Nie wymaga tych drobnych rączek. Hodowla bydła to prawdziwe rolnictwo. I tutaj przegrywamy z kretesem. Za wczesnego gierka mieliśmy 2 razy więcej bydła niż obecnie. A krowy? Nawet za Gomułki było ich 2,5 razy więcej niż obecnie. W sklepach nie było mięsa, a krów hodowaliśmy 2,5 razy więcej niż obecnie. Ciekawe, prawda? Skoro kiedyś mieliśmy 2,5 razy więcej krów niż obecnie i brakowało w sklepach mięsa, to dlaczego dziś przy tak małej ilości krów tego mięsa w sklepach mamy aż nadto? No, jak się Państwu wydaje? Pokażemy dane o eksporcie i imporcie. Wrócimy do tego tematu. Trzoda chlewna. Podobna sytuacja jak z bydłem. W okresie wczesnego gierka mieliśmy 2 razy więcej trzody chlewnej niż obecnie. Nawet za Gomułki było trochę więcej tej trzody niż obecnie. W okresie socjalizmu, kiedy mięsa na rynku stale brakowało, mieliśmy 2 razy więcej trzody niż obecnie. I bydła też mieliśmy 2 razy więcej. A dziś półki hipermarketów uginają się pod ciężarem wystawianego na nich mięsa, ale hodujemy tego mięsa co najmniej 2 razy mniej. Taka to potęga naszego rolnictwa. W rolnictwie zachodnia część Polski jest zdecydowanie lepiej rozwinięta. Tak było za PRL-u, tak jest obecnie. Przykładowo w Wielkopolsce jest 27 razy więcej świń niż w podkarpackim. Ten słaby rozwój Polski Wschodniej to historyczne zaszłości i nie tylko w rolnictwie. To aż dziwne, że żadna partia polityczna w swoich programach nie planuje działań mających na celu pobudzenie przedsiębiorczości na terenach Polski Wschodniej. Czyżby polscy politycy byli ślepi i głusi?
A tu jeszcze lochy. No, widać, że spadek hodowli co najmniej dwukrotny w stosunku do okresu wczesnego Gierka. Wygląda na to, że za Gierka byliśmy potęgą hodowlaną, a dzisiaj to już jakby mniej. Za Gierka brakowało mięsa, a w roku 76 doszło nawet do masowych wystąpień z tego powodu. 80 tysięcy ludzi, a obecnie mięsa jest pod dostatkiem. Zerknijmy jeszcze do danych handlu zagranicznego. I w pozycji mięso-wieprzowe widzę eksport za prawie miliard dolarów. Ale kiedy patrzę na import, to widzę, że sprowadziliśmy wieprzowiny za 1,6 miliarda dolarów. I tak się zastanawiam nad tą kondycją polskiego rolnictwa. Czy rację mają rolnicy, którzy buntują się przeciwko takiej polityce? I co należy sądzić o mediach, które tak głośno zachwalają potęgę polskiego rolnictwa i głośno obwieszczają kolejne rekordy? Pokazuję za każdym razem dane, żeby wzbudzić u Państwa refleksję. Niby w Unii Europejskiej się rozwijamy, a jednak wydaje się, że słabiutka polska gospodarka wystawiła się na żer zachodnich rekinów. Za dużo u nas liberalizmu, a za mało ochrony naszego rynku. A może widzicie to Państwo inaczej? Hodowla owiec. No tutaj to już mamy całkowity pogrom. Hodowla owiec zmalała 15-krotnie. Za czasów komuny, za czasów Gomułki i Gierka hodowaliśmy owce. Tak, wiem, komuna była zła i brakowało mięsa. A dziś po hodowli owiec pozostało tylko wspomnienie. A mięsa w sklepach mamy pod dostatkiem. Dietetycy nawet zalecają, żeby ograniczyć spożycie mięsa ze względów zdrowotnych. Mięsa mamy w sklepach bardzo wiele, ale nie mamy hodowli. No to jaka to potęga naszego rolnictwa? Konie? No konie to kolejny relikt przeszłości. W rocznikach statystycznych już nawet nie umieszcza się danych o wielkości hodowli konia. Te hodowle, jeśli w ogóle jeszcze istnieją, nie mają znaczenia gospodarczego. Byliśmy końską potęgą, a dziś pozostało już tylko wspomnienie. Konie były za Gomułki, konie były za Gierka, ale nie potrafiliśmy tamtej potęgi hodowlanej przełożyć do obecnej gospodarki. Dzisiaj inni hodują konie, a nam pozostały pracochłonne zbiory owoców jagodowych. Pracowite tanie rączki. Mieliśmy dobre zadatki na rozwój rolnictwa, ale nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Czy rolnicy mogą czuć się niezadowoleni? Proszę pomyśleć, czy rolnicy mogą czuć się oszukiwani? Tak, w grubym asortymencie zostaliśmy wyautowani. W grubym asortymencie właściwie mało się liczymy. W porównaniu do komuny, do okresu Gomułki i Gierka to prawie nas nie ma. A w drobiu? W drobiu mamy wzrosty i to nawet dwukrotne. Drób, podobnie jak owoce jagodowe, ma dużą zmienność cenową. No i jak to drób? Napracować się trzeba przy tej drobnicy. Tu na wykresie widzimy ceny skupu kurcząt i wskaźniki opłacalności. Nie zawsze daje się wyjść na swoje. Hodowcy się burzą, ale co poradzić? Popatrzmy na szczegóły, co się składa na ten drób. Przede wszystkim kury. Cały wzrost hodowli drobiu realizowany jest właściwie na kurach, a inny drób? Gęsi. Hodowla gęsi zmalała ponad trzykrotnie w stosunku do wczesnego Gierka. Nawet za Gomułki było o niebo lepiej. Za komuny było podobno źle, a teraz jest tak dobrze? O co w tej narracji o rolnictwie chodzi? Czy Państwo rozumiecie? A tu hodowla kaczek. Od kilku lat w marketach taniego kaczego mięsa pod dostatkiem. Ale to jest import z Chin. Opłaca się przez pół świata te kaczki sprowadzać. A polskie hodowle? Proszę porównać, co było za wczesnego Gierka i co mamy dzisiaj. Wygląda na to, że mieliśmy piękną przeszłość. A z teraźniejszością jest jakby gorzej. No i indyki. Z indykami sytuacja jest bardzo dobra. Wprawdzie nie są to jakieś wielkie ilości, ale wzrost zawsze cieszy. Ceny też jakby bardziej stabilne. Tu widać, indyk wprawdzie zaliczany jest do drobiu, ale to już właściwie taki bardzo gruby drób. Bardziej stabilny. Spójrzmy na
żywiec rzeźny. Idąc dalej za danymi roczników statystycznych, mamy produkcję żywca rzeźnego, przemysłowy ubój zwierząt. I co widzimy? Spadek co najmniej 2,5-krotny. Wygląda na to, że potęgą w przemysłowym uboju żywca rzeźnego byliśmy w przeszłości, w komunie. Ale obecnie nie wygląda to najlepiej. Cielęta. W cielętach spadek 30-krotny. Za gomułki byliśmy potęgą, za gierka było jeszcze nieźle, a dzisiaj nie ma praktycznie żadnej polskiej hodowli cieląt na mięso rzeźne. Te statystyki są zaskakujące, bo przecież wielu z nas pamięta socjalizm jako gospodarkę wiecznego niedoboru. I szczególnie mięso trudno było w sklepach uświadczyć. Mięso było zawsze towarem deficytowym za komuny, a obecnie jest go w sklepach pod dostatkiem, ale polscy rolnicy praktycznie nie mają hodowli. No, co Państwo sądzicie o stanie polskiego rolnictwa? Trzoda chlewna. Ubój przemysłowy utrzymuje się na poziomie z okresu gierka. Jeśli utrzymujemy w jakimś asortymencie poziom z okresu gierka, no to wygląda, że jest to bardzo dobra sytuacja. Tak by można scharakteryzować polskie rolnictwo. Tam, gdzie jeszcze mamy poziom gierka, to sytuacja jest rewelacyjna. Na tym polega postęp? Przemysłowy ubój owiec. No, tu znowuż mamy zapaść. Znowuż statystyki z okresu wczesnego gierka są 30 i 50-krotnie większe. Kiedyś owce były obecne w polskim rolnictwie, a dzisiaj? A dzisiaj po owcach pozostało tylko wspomnienie. Zamknijmy ten przegląd przemysłowego uboju bydła końmi. Koni już nie ma na polskiej wsi. I tak jak to widać, ten przemysłowy ubój koni jest coraz mniejszy i coraz mniejszy. Dla polskiego rolnictwa koń jest zwierzęciem coraz mniej znaczącym. Odchodzi w przeszłość. Zresztą w towarzystwie bydła, w tym szczególnie cieląt i w towarzystwie owiec, no to bydło rzeźne odchodzi w przeszłość. W tym asortymencie bydła rzeźnego to polskie rolnictwo w zasadzie już powoli przestaje istnieć. W stosunku do tego szarego socjalizmu, w stosunku do gierka, w stosunku do tego pół wieku do tyłu. Mleko. W latach 70. polskie krowy były mało mleczne. Dawały około 3 tony mleka rocznie. Po blisko pół wieku ich mleczność jest sporo większa. Pokazuję to na slajdach, tu na diagramie. Współczesne metody chowu krów, szczególnie na mleko, wydają się bestialskie. Wszystko podporządkowane jest zyskowi. Mleczność krów wzrosła o blisko 70%, ale produkcja mleka w Polsce zmalała. Można powiedzieć, że jest to typowy obrazek polskiego rolnictwa. Mamy ogólnoświatowy postęp, mamy wzrastającą wydajność, a jednak produkcja jest znacząco mniejsza niż była w latach 70., o których zwykło się mawiać, że były szary, burym, socjalizmem niedostatków. Nawet jeśli wtedy był niedostatek produktów rolnych, to dlaczego dzisiaj półki sklepów uginają się pod ciężarem różnorodnych produktów? Dlaczego? Skoro my ich nie produkujemy. Zazwyczaj piewcy sukcesów polskiego rolnictwa podnoszą wielkość eksportu produktów pochodzenia rolniczego. Więc przypatrzmy się, jak wygląda to w statystyce. Tu mamy zestawienia eksportu i importu za rok 2019. Jeden z tych rekordowych roków, tak bardzo wychwalanych w mediach. Owszem, mamy duży eksport, ale przede wszystkim artykułów spożywczych. Artykułów, gotowych artykułów spożywczych. Widać to, prawda? Eksport dotyczy głównie gotowych artykułów spożywczych. Wypada zapytać, kto ten eksport robi i z czego on wynika. Najpierw zauważmy, że aż 20% tego eksportu to papierosy. Kolejne 10% to czekolada. No, to takie polskie produkty, ale produkcja tytoniu wcale nie wzrosła. Wprost przeciwnie, poleciała na łeb na szyję. A czekolada, czy to jest polski produkt? Proszę spojrzeć na polski import. Surowy tytoń importujemy. Widać, prawda? I czekoladę też importujemy. Widać, prawda?
No to co to ma wspólnego z rolnictwem? W Polsce następuje tylko przemysłowa przeróbka tych produktów. To nie ma nic wspólnego z polskim rolnictwem. Ale media chwalą to polskie rolnictwo z powodu widocznego eksportu. Bzdura. Prawda? Ciekawe te statystyki. Eksport artykułów spożywczych robią producenci tych artykułów. Kim są producenci polskich artykułów spożywczych? No, to jest rynek przede wszystkim zagranicznych koncernów. Nazwy produktów są polskie, ale ich właścicielami są koncerny zagraniczne. Co jest głównym powodem wysokiej sprzedaży za granicę? No, słaba złotówka. Rząd utrzymuje niski kurs złotówki, a zachodni koncern realizuje zyski wynikające z korzystnego dla eksportera kursu. Tak, polskie marki. Marki takie jak Wedel, Wawel, Mieszko, Amino, Bobofrut, Cafe Prima, Delecta, Drobimex, Droset, Fortuna, Hortex, Inka, Kamis, Krakus, Mazury, Morliny, Lajkonik, Marpol, Perła, Pudliszki, Pysio, Saga, Sokołów, Turek, Toska, Winiary i wiele, wiele innych należą do zagranicznych koncernów. Wódki takie jak Soplica, Absolwent, Żubrówka, Sobieski, Krupnik, Starogardzka, Balsam Pomorski, Luksusowa, Wyborowa, Żołądkowa, Gorzka i wiele innych nie należą do polskich właścicieli, ale do zagranicznych koncernów. Piwa takie jak Lech, Tyskie, Żubr, Żywiec, Warka, Tatra, Królewskie, Okocim, Harnaś, Kasztanan i wiele innych nie należą do polskich właścicieli. Zagraniczne koncerny eksportują, a polscy robotnicy mają pracę. I ten stan będzie trwał tak długo, jak polski złoty będzie słaby. Tak długo będzie to się zagranicznym koncernom opłacać. Ale czy taki eksport może świadczyć o dobrej kondycji polskiego rolnictwa? Rolnictwa? Proszę się nad tym zastanowić. Czy media mają rację, informując o kolejnych rekordach polskiego rolnictwa? A co ma wspólnego ten eksport produktów spożywczych z polskim rolnikiem? Mamy też nadwyżki w produktach zwierzęcych, ale tutaj widać to na tych diagramach, ale proszę spojrzeć na ten eksport. Eksport robimy przede wszystkim kurczakami. A co mamy po stronie importu? Prawie 30% to mięso wieprzowe i trzoda chlewna. Importujemy mięso wieprzowe i trzodę chlewną. Czy polski rolnik może być zadowolony? Przecież na takim obrocie zarabiają koncerny, a nie polscy rolnicy. Importują tą wieprzowinę, przerabiają, eksportują. Czy ci urzędowi dobrodzieje od polskiego rolnictwa tego nie widzą? Czy politycy tego nie widzą? A jeśli chodzi o te trzy pozostałe kategorie, czyli produkty roślinne, skóry zwierzęce czy biprodukty, to import mamy wyższy niż eksport. Tak, w produktach roślinnych mamy nadwyżkę importu nad eksportem. Więcej sprowadzamy niż sami wysyłamy. Ale kiedy patrzę na asortyment naszego eksportu, to widzę, aż 11% eksportu stanowi kawa i herbata. Jak się Państwu wydaje, na jakich rolniczych polach w Polsce uprawiana jest kawa i herbata? Czy to polscy rolnicy mają korzyść z tego eksportu? Skóry zwierzęce. Jeszcze niedawno w Polsce była bardzo gorąca dyskusja na temat hodowli zwierząt futerkowych. I w mediach lały się krokodyle łzy nad cierpieniem zwierząt futerkowych. Tyle, że my więcej skór zwierzęcych importujemy niż eksportujemy. Do interesu ze skórami zwierzęcymi dokładamy. Taka to korzyść dla polskiego rolnictwa. I ostatnia pozycja tych rolniczych produktów, czyli biprodukty. W biproduktach mamy znowu większy import niż eksport. Znacznie większy import. Jaki jest nasz hit eksportowy w tym obszarze? Margaryna. Ponad 1/3 tego eksportu to margaryna. Margaryna, czyli rośliny oleiste, głównie rzepak lub soja. Przy okazji omawiania upraw wskazywałem na wzrost zbiorów roślin oleistych. Sporo część idzie na produkcję margaryny, ale to producenci i eksporterzy margaryny zarabiają, a nie chłopi na polach. Na koniec omówimy jeszcze trochę drobnicy. Warto to omówić, żeby zrozumieć pewne mechanizmy. Najpierw popatrzmy na wydajność
polskiej kury Nioski. Taka kura za komuny znosiła około 100 jajek rocznie. Za Gomułki trochę mniej jak 100 jajek, a za Gierka już trochę się ta wydajność tej kury Nioski poprawiła i nieznacznie przekraczała magiczną granicę 100 jajek rocznie. Ale ostatnio po różnych takich unijnych udoskonaleniach, usprawnieniach, polska kura znosi około 220 jajek rocznie. Czyli ma ponad dwa razy większą wydajność niż za komuny. No wiadomo, w kapitalizmie wszystko jest lepsze. Tyle, że jak spojrzymy na produkcję jaj, to ona wcale nie wzrosła proporcjonalnie do wydajności. Wydajność sporo wyprzedziła wzrost produkcji. Widać to na danych, prawda? Wrócimy jeszcze zaraz do tych jajek, a teraz spójrzmy na wełnę. Jaka jest sytuacja w produkcji wełny polskiej? No każdy widzi, produkcja wełny zmalała 10-krotnie, a może nawet 15-krotnie. Nawet za Gomułki produkowaliśmy jej zdecydowanie więcej niż obecnie. Uczciwie rzecz biorąc, to my żadnej wełny nie produkujemy, raczej ilości śladowe. Popatrzmy na miejsce polskiego rolnictwa w świecie. Zmierzajmy do brzegu, bo wykład nam się trochę za bardzo rozrósł. Jaki udział w rolniczej produkcji światowej mieliśmy za komuny, a jaki mamy dzisiaj? Porównajmy wydajność. Porównajmy. Przecież wydajność od tamtego czasu bardzo wzrosła, a my jesteśmy wśród krajów najbardziej rozwiniętych, więc pewnie w tym wzroście wydajności partycypujemy. Jak bardzo rozwinęło się nasze rolnictwo po wstąpieniu do Unii Europejskiej? W tabelach i na diagramie pokazuję polską produkcję rolną na tle światowej. Pokazuję ją w procentach i pokazuję, jakie miejsce na świecie zajmujemy w tej produkcji. Najlepsze polskie miejsce zaznaczam na kolor żółty, no, czy też może złoty. Biorę pod uwagę wszystkie produkty, jakie wymienione są w rocznikach. Pszenica, no najlepszy wynik był w roku 1970. Mieliśmy 13 miejsce na świecie, a dziś 17. Żyto w roku 1970 to było 24% produkcji światowej, a dziś to tylko 19%. Jęczmień i owiec są wyjątkami, bo trochę lepiej niż zagierka było w roku 2010. Ale już kolejne, ziemniaki, buraki, rzepak, mięso, mleko krowie, jaja kurze, w roku 70 mieliśmy zdecydowanie większy udział w produkcji światowej i zdecydowanie wyższe miejsce niż obecnie. Przy jajach kurzych wydajność wzrosła nam ponad dwukrotnie, pokazywałem przed chwilą, ale nasz udział i miejsce w produkcji światowej zdecydowanie zmalały. W tym zestawieniu pokazuję rok 1970, ale przecież zagierka ta produkcja jeszcze później rosła. Obiecuję, że jak zrobimy jeszcze kiedyś kolejny wykład pokazujący szczyty polskiej produkcji rolnej, to pokażę przy okazji te następne lata 70. Te najlepsze wyniki, najlepsze zbiory mieliśmy za komuny, a nie obecnie. A potem był już okres przemian i już tylko gorzej i gorzej. Cóż, tak wygląda prawdziwa kondycja polskiego rolnictwa. Pokazana na liczbach. Podsumowując ten nasz wykład o polskim rolnictwie. Media nie mogą się nachwalić, jak to polskie rolnictwo ma się świetnie i jak się rozwija. Ale pomimo, że wydajność w rolnictwie od czasu komuny wzrosła kilkakrotnie, to i świat pognał też do przodu. W głównych gałęziach w polskim rolnictwie nie widać wzrostu, a wręcz odwrotnie. Bardzo często widać spadki. W zbiorach głównych ziemiopłodów, cztery zboża, nie ma wzrostów. W warzywach nie ma wzrostów. W zbiorach owoców dodatni wynik robią tylko jabłka. W zbiorach owoców jagodowych notujemy wzrosty tam, gdzie wymagana jest praca ręczna i występuje duża pracochłonność. Ale już przy agreszcie, który można zbierać kombajnami, mamy spadki. W zwierzętach gospodarskich mamy w każdym asortymencie potężne spadki. W drobiu mamy wzrosty, ale robią głównie fermy kurze. Pozostały drób, czyli gęsi i kaczki, leżą. Produkcja żywca rzeźnego spadła.
I niemal za każdym razem maleje nasz udział w produkcji światowej. Wydajność w naszym rolnictwie znacznie wzrosła, ale nasz udział w produkcji światowej i nasze miejsce w tej produkcji zdecydowanie spadło. Nawet tam, gdzie nasza produkcja wzrosła, na przykład jajka kurze, to nasze miejsce w świecie poszybowało zdecydowanie na dół. Kto ma rację w sporze o kondycję polskiego rolnictwa? Młody lider agrounii czy polityczni działacze i media? Na to pytanie odpowiedzcie sobie Państwo sami. I bardzo zachęcam Państwa do przeglądania roczników statystycznych. Dziękuję za uwagę.